Wykonanie projektów uchwał Komisji Projekt uchwały Komisji Architektury, Budownictwa i Urbanistyki w sprawie opinii ustalenia WZ dla inwestycji pod nazwą budowa zespołów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze, parkingami podziemnymi na działkach numer 271/2, 330/6, 330/19, 330/21, oprężności krowoczas, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach numer 271/2, 330/6, 330/19, 330/21, 330/3, 329/7, 329/2, 327, obręb piąty krowoża, rejon ulicy Armii Krajowej i ulicy Przyszewskiego. Paragraf pierwszy. Prawa dzielnicy piątej krowoża negatywnie opiniuje wniosek o wydanie decyzji WZ dla inwestycji pod nazwą budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z parkingami w parterze i parkingami podziemnymi na działkach nr 271/2, 330/6, 330/9, 15, 330/21, obręb piąty krowoża z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach nr 271/2, 330/6, 330/19, 330/21, 330/3, 329/7, 329/2, 327 obręb piąty krowoża w rejonie ulicy Armii Krajowej i ulicy Przybyszewskiego w Krakowie. Mając na uwadze niekorzystny wpływ na kanał przewietrzania miasta, jednocześnie przedmiotowa inwestycja spowoduje zmiany w stosunku wodnych, co będzie miało negatywny wpływ na środowisko oraz na zmianę funkcji zagospodarowania terenu z rekreacyjnej na ścisłą zabudowę mieszkalną, biurową, usługową, mieszkalną. Ponadto przedmiotowa inwestycja pogorszy warunki komunikacyjne danego kwartału. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tutaj mieliśmy jako Komisja Architektury właśnie zaopiniowanie taki wniosek, gdzie deweloper chce wybudować kompleks budynków. To nie jest jeden budynek, ale cały kompleks budynków na obszarze działki, która znajduje się w obszarze takim w terenach rekreacyjnych, gdzie raczej no, tam istnieje niska zabudowa, a te budynki miały być od 5 do 11 piętra i oprócz tego jeszcze właśnie w tym kanale przewietrzania miasta i po prostu wyrażając zgodę na taką zabudowę, no po prostu zmieniamy w ogóle całe przeznaczenie tego terenu, bo ten teren jest raczej widziany jako teren rekreacyjny, to jest właśnie ten kanał przewietrzania miasta, te małe błonia tak zwane, więc no i jeszcze takie zaporowe budynki długie, 11-piętrowe, no to w ogóle no, wydaje nam się, że to nie jest zasadne. To jest ta działka, gdzie dawniej był ten motel, jak się nazywał? Piast, tak? Piast. Nie, Piast to jest hotel. Przed frontem hotelu Continental. To był, ale jak on się nazywał? To był. On został wyburzony, taki niewysoki. Właśnie. Nie pamiętam już jego nazwy. W każdym razie to jest ta działka, która obecnie jest zarośnięta takim mieszczami. Tak, tam nie przewiduje deweloper żadnej zieleni, nie tak. Pisze też o parkingach. Nic. Co prawda twierdzi, że ilość miejsc parkingowych na zewnątrz będzie wystarczająca, ale z tego wynika, że cały ten teren będzie zabetonowany. Tak. No i budynki stworzą zaporę dla przewidzenia, żeby tego terenu w ogóle. Dziękuję bardzo. Pan bo mnie interesuje konkretnie, bo to jest rejon ulicy Armii Krajowej i ulicy Przybyszewskiego. Czy to nie jest w rejonie tam Jasa, Kompisarzy? Nie, to jest właśnie ta działka, no na właśnie. Której był ten motel. Czyli to nie schodzi tam dalej w to osiedle, gdzie są te ulice? Nie, nie, nie. To gdzie to jest takie nasze jak tam? To jest tak, jak jeśli mamy ulicę, jak mamy ulicę Łóżka, prawda? Ona się następnie zwęża i robi się taki jakby detaczek. Później jest taki zakręt wzdłuż takiego ogrodzenia
Bo to jest niedawno działo. Urodzenie właśnie tego Patrząc od Armii Krajowej. Stojąc na Armii Krajowej, to kiedy mamy ten hotel Star, on się chyba nazywa właśnie, też, jak nie wiem, prawda? Tak. Potem jest takie przedpole przedkontynentalne, czy jak się tam teraz nazywa. Holiday Stary, Holiday. Tak. A następnie jest właśnie ta działka, gdzie dawniej stał ten hotel, ten motel właściwie, to taki niewysoki. Mogę sobie przypomnieć. Czyli to byłoby tak naprawdę na Zapleczu miasta Szczecińskiego. Nie, no nie, to nie, to nie, na Zapleczu hotelu. Tam są akademiki też od tego. Tych akademików, znaczy tych bardziej, to są takie dwa budynki, które się mieszkają pracownicy. To jest nauczyń. Nauczyń, tak. Czy to widać tą działkę na ten? No to musi być tutaj. To jest to działka taka zielona, co jest taka zielona. Tak, o, to jest to. To jest to jeszcze nie wyburzony ten stary hotel i to jest właśnie ta działka. To jest to działka. Tam właśnie chcą ten kompleks budynków takich. Zasada jest tutaj, tutaj jest ten budynek pracowników nauki, tutaj mamy ten sufitel. Start stoi teraz tutaj, na tym zielonym, prawda? A to jest ten kompleks. A basen jest teraz tutaj. Tutaj, tak. A to chodzi o tą działkę. Bardzo proszę. Ja się zastanawiam, czy mają może Państwo ewentualną uwagę lekko redakcyjne, bo wydaje mi się, że niekoniecznie uzasadnienie jest napisane tak płynnie w stosunku do tej uchwały. To może ujmie na to tak, czy ma na to jakieś. Tak, ja mam taką uwagę. Propozycję, czy pozwoli Państwo, żeby to brzmiało w ten sposób, po słowach ulicy Armii Krajowej Przybyszewskiego w Krakowie, natomiast mając na uwadze, to dlaczego zdanie brzmiałoby w ten sposób. Z uwagi na niekorzystny wpływ planowanej inwestycji na kanał przewietrzania miasta, zmianę stosunków wodnych, które będą miały negatywny wpływ na środowisko oraz na zmianę obecnej funkcji spokojowania terenu z rekreacyjnej na ścisłą zabudowę mieszkaniowo-biurowo-usługową. Ścisłą, tak. Dalszy tekst został bez zmian. Bardzo proszę. Jeszcze mam pytanie, czy było coś mówione w tej koncepcji na temat garaży podziemnej, bo mówimy o stosunkach wodnych, a to wpływa wtedy, jeżeli jest garaż podziemny zbudowany. Nie było tylko budynek. Ale z parkingami to nie jest, tak? No nie, jest parking podziemny. Jest napisane w tytule, dlatego pytam. Parkingami podziemnymi, na działkach 272. Bo mówiłem, że tam nie ma być żadnych parkingów. No właśnie. O co chodzi? Proszę? Nie. No, parkingi, ilość tych miejsc parkingowych pod tymi budynkami jest niewystarczająca. Ale mają w ogóle miejsce, czy będą? Będą i na ziemne, i podziemne. No na pewno. Wtedy możemy mówić o stosunkach wodnych, a jakby na ziemię to nie ma w ogóle wpływu. Na pewno ze względu na to, że planowano się kontynuować, no to muszą mieć wskaźnik ten 0,6 jednak musi być spełniony, to prawda, niestety nie wystarczający, ale jest. Ale powiem szczerze, że teraz są narzucane te wskaźniki, aby to kultura miejsca parkingowego na mieszkanie. Gdzie? Jak dostaje się przy WZ-ce. Zdarzam, tak. Mogę powiedzieć przykład Witamowiska, może? Bardzo kolega mi chyba na wodę dostanie nakaz, by 1,5 miejsca parkingowego na jedną drzewo. Tak, mogę jakaś ogłosić na komisję, na teraz. A nie, i to... A nie, miasta, jak się wypowiadają, to mówią, że nie ma ścisłego czasu. Tak, tak.
Ale jakoś tam komisja, ktoś tam zwrócił uwagę. No bo mamy przykład tutaj, jesteśmy do Krzyskiej, gdzie jest 20 parę miejsc na to i do śmierci, nie? Tak. To jest w ogóle szpina. Która mieszkania na jedno życie? Również, nie, nie, bo jedna trzecia. Na piasy to ten tekst poniżej. Z uwagi na niekorzystny wpływ planowania inwestycji na kanał przemieszczania miasta, zmiany stosunków wodnych, które będą mieć negatywny wpływ. Zmiany stosunków wodnych, które będą mieć negatywny wpływ na środowisko oraz na zmianę obecnej funkcji gospodarowania terenów rekreacyjnych na ścisłą zabudowę mieszkalną, biurową i usługową. Na to przygotowanie inwestycja pogorszy warunki komunikacyjne tego danego otwarcia. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej poprawki, proszę o podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję, kto trzymał ten głos. Dziękuję, kto jest za poprawką przyszłego roku. Czy jeszcze jakieś? Nie widzę, tak że przechodzimy do głosowania. Cały do projektu uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę podnieść. Dziękuję, kto jest przeciw? Dziękuję, kto trzymał się od głosu. Dziękuję, stwierdzam, że jednogłośnie.